Miałem ładny prolog dzisiejszego wieczoru, bo czy też popołudnia, bo jest kilka filmów wyświetlanych równolegle z naszą akademią i dialog, który tam na dole się rozległ, był następującej treści. Najpierw pantomimiczne kupno biletu przez młodą panią. Później pani kasjerka mówi do pana operatora, pani Janku, sala samobójców dzisiaj będzie. Przyszła jedna osoba. I to mi się skojarzyło z naszą akademią, która raczej nie samobójców, nie samobójców wprawdzie grupuje, ale o potencjalnych samobójcach opowiada, bo to kino moralnego niepokoju, którego przedstawicielami są urodzone w 1941 roku. Strach pomyśle 70 lat skończył Falk. I młodszy od niego kilka lat, rocznik 48, jeśli pamiętam, Janusz Kijowski. Jest reprezentatywna ta dwójka dla kina moralnego niepokoju, które działało w ramach systemu kinematografii państwowej PRL-owskiej ze wszystkimi tego konsekwencjami. Patrz, przygoda Kijowskiego z Indeksem i z Kung Fu, o czym za chwilę, a jednocześnie kontestowała system polityczny w tych jego albo wynaturzeniach, albo w samym jądrze i w samym istocie i od czasu do czasu musiała używać języka ezopowego. Tak właśnie jak to czyni w swoim filmie Janusz Kijowski. Po raz pierwszy w polskiej kinematografii dotykając bolesnego wątku marca 1968 roku, ale nie mówiąc o nich wprost, bo po prostu nie mógł. A na czym polega ta przygoda Kijowskiego, inwersja właściwie, na tym, że Indeks, który Państwo zobaczycie, w którego podtytule jest Józef M., czyli Józef Moneta, wzięty ze śladem oryginału opowiadania Andrzeja Pastuszka, ale to bardzo daleko tego opowiadania, bohater. Józef M. jest jakąś tam daleką aluzją, powiadam daleką i aluzją, a nie żadnym odpowiednikiem, ale Józefa K. z klasyki literatury światowej, tylko przeniesionym na teren Polski razem z jego zgrzebnym nazwiskiem, zgrzebnym rodowodem i niespecjalnie zachęcającymi, przynajmniej w sensie autobiograficznym, przygodami. Film szkolny zrobiony u Wojciecha Hasa, tu nawias, Wojciecha Hasa, który, jak Państwo zobaczą te dwa filmy, a znacie Państwo pewno i inne filmy z kręgu moralnego niepokoju, to się Państwo nie zdziwią, że właśnie Wojciech Has był niepogodzony z tą falą filmów, które szły niosąc ważne problemy, ale wydawało mu się, nie tylko jemu zresztą, że i w jednym tonie utrzymanych. Ale Wojciech Has właśnie był jak gdyby u źródła Indeksu. To był film szkolny, którego warunkiem było oparcie się na prozie współczesnej, co Kijowski właśnie zrobił, ale z uwagi na sam temat, ten taki pogłos tematu, tak to nazwijmy, o którym wspomniałem, na przyczynę, dla której bohater zostaje wyrzucony ze studiów, chodzi z pewnością o rugi marcowe. Film przeleżał się na półce od roku 1977 do 1981, czyli już po porozumieniach sierpniowych i w dobie ekstatycznej, dobie triumfu Solidarności, chyba to maj 81, kiedy wydawałoby się, że Solidarność jest taka, a władza tyciusia. Niestety parę miesięcy później, w sensie dominacji, te proporcje uległy zachwianiu, ale film się ukazał właśnie w 81 roku.
A przedtem, w 80 roku, pojawił się następny po indeksie Finkielskiego Kung Fu, który, mówiąc brzydką polszczyzną, robił za debiut, którym nie był. I jako debiut został nagrodzony w Gdyni na festiwalu, co jest swoistością, jednym z paradoksów czy paradoksików polskiego życia kulturalnego, a działo się tak dlatego, że nikt nie wierzył, że pierwszy film Kioskiego rzeczywiście znajdzie się na ekranach, bo z tego jak ten utrzymany w podobnym tonie Kung Fu pojawił się, to dostał nagrodę dziennikarzy niepokornych wtedy, o czym trzeba pamiętać bez względu na to, że są różne próbki dziennikarstwa, jedną tutaj z nich przedstawię przy krytyce filmu Falka. I na różnych festiwalach Człowiek, Praca, Twórczość, chyba tak to się nazywało, chyba w Lublinie i w Łagowie, podobnie jak Falk w Łagowie, został uhonorowany na festiwalu, na takim tygodniu filmu polskiego. Więc była pewna zarówno sprzeczność między ta inwersja, polegająca na tym, że drugi film robił za pierwszy, a pierwszy się pokazał już nie w aurze, nie tylko w aurze debiutu, ale w innym czasie. Bo opowiedzieć tę historię aluzjami, którą Państwo zobaczycie, na przykład ze sceną, kiedy studenci uciekają przed polewaczką policyjną, czy przed polewaczką po prostu, żeby opowiedzieć o pacyfikacji uniwersytetu przez ZOMO, to było bardzo dużo w roku 77 i władza była widocznie tym zaszokowana, ale to było za mało w 81 roku, żeby dać, jak twierdzono, wyraz przerzuciu pokoleniowemu w takim bezpośredniej formie, co ja osobiście, do czego pod koniec wrócę, co ja raczej kwestionuję. Mnie się wydaje, że w tamtych warunkach reżyserzy kina moralnego niepokoju zrobili wszystko, co możliwe od strony szczerości wypowiedzi, bez względu na to, czy ta wypowiedź miała być w jakiś sposób kryptonimowana, konspirowana, czy tak jak powiedziałem, czasem utkana ze zapowego języka. To kino moralnego niepokoju, Państwo, ten termin jest terminem publicystycznym, który niekoniecznie się przedziera w stronę uczonych ksiąg. W encyklopedii kina jest o nim mowa, ale nie ma hasła kino moralnego niepokoju. Tadeusz Lubelski i słusznie daje ogólną bardzo definicję tego kierunku jako kierunku antysystemowego, kierunku kwestionującego pewne czy wszystko jedno, zasady życia społecznego i kierunku, który przeciwstawia prawie zawsze jednostkę systemowi, już nie tak mocno, żeby powiedzieć, że organizacji, na przykład Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a to się samo przez się rozumiało, że właśnie taka opozycja tutaj była. Sam termin, to zresztą ciekawe, że i autorzy kina moralnego niepokoju nie byli pieszczochami, nie tylko byli, bywali na indeksie, patrz tytuł filmu władzy, ale nie byli pieszczochami krytyki, dlatego że niektórzy krytycy bardzo solidaryzowali się z tym kierunkiem, nurtem. Niektórzy zaś, już to z ostrożności procesowej, już to z konstruktywnego konformizmu, czy to nie taki termin jak walizka elektryczna, albo realny socjalizm, konstruktywny konformizm, prosto z filmu Kioskiego wzięty cytat. Więc ci ludzie piszący o filmie, tym powodowani, często narzekali na brak walorów artystycznych kina, które rzekomo, podobno jakoby, nie
emanowało oryginalnym wyrazem, co znowu nie wiem, czy jestem w mniejszości dzisiaj, czy w większości, pewno dalej w mniejszości, co wcale nie wydaje mi się tak trafione. Po prostu specjalny język, którego trzeba było używać, może wpłynął na to. Ale faktem jest, że sama nazwa, teraz Państwo zapytacie autora, autor, nieobecny, nie dojechał z Olsztyna. Autor pierwszego filmu, Janusz Kijowski, autor Indeksu, to on w 1979 roku na jakimś międzynarodowym seminarium, nie jakimś, źle mówię, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, z udziałem zagranicznych gości, użył właśnie takiego terminu, który, co Państwa dzisiaj pewno zadziwi, rozbawi, który był niecenzuralny jako taki. Bo dzisiaj, gdybyśmy mówili o kinie moralnego niepokoju, to wiadomo, o co chodzi. A wtedy niepokój, zaraz, ale kto Wam pozwolił na niepokój? To można obgadać, uzgodnić na jakimś zebraniu organizacyjnym, stworzyć jakieś dyrektywy, zasady, ramy postępowania, a niepokój tak rzucony w powietrze, taki sobie niepokój. Mówię specjalnie językiem z rejsu, który tę mowę trawę wyśmiewał. I moralnego niepokoju. O, to znacznie gorzej, dlatego że niepokoić się na przykład o brak warunków mieszkaniowych albo złe warunki bytowe, to jeszcze uchodzi, bo mimo dalszego dynamicznego rozwoju, za moich czasów był tylko dalszy dynamiczny rozwój, nie było innego. Więc w ramach dalszego dynamicznego rozwoju rzeczywiście nie doczekaliśmy się takiej ilości mieszkań i dóbr materialnych, jakbyśmy chcieli. Ale moralny niepokój? Czyli co? Struktura jest skażona? Struktura tego świata jest skażona? Myślę, że jest akurat tutaj jest chyba miejsce, żeby się posłużyć cytatem, tylko nie później go znajdę, powodzi papierów z jednej z krytyk tego całego nurtu napisanego na zlecenie, bo niektóre krytyki były pisane na zlecenie. Jeden z nich, jedna z tych krytyk, pióra człowieka nieżyjącego już dziś, więc, a jest czysto instrumentalnego, więc pominę jego nazwisko. Jedna z tych krytyk była napisana właśnie takim językiem, którego by się nie powstydził nikt tutaj z rzeczników konstruktywnego konformizmu, mianowicie wskazywanie na to, że Falk, bo to była krytyka filmu Falka, która równie dobrze mogłaby się odnosić do Indeksu i do Kung Fu, podstawia część za całość i my obywatele PRL-u mamy mylne wrażenie, że w ogóle ogólnie ta struktura jest zdefektowana albo zmurszała, a to przecież nieprawda, że jeśli nawet bohater, negatywny bohater filmu Falka jest zły, to nie oznacza, że jest zła cała rzeczywistość. Przepraszam bardzo. Jak Państwo widzą, nawet moje pokolenie pada ofiarą komórek, także muszę zablokować to wszystko. A właśnie chciałem źle powiedzieć, że taki jak ja. Więc ten ton krytyczny, dotyczący to jest taki ufundowany na takim zaśpiewie, że może nie jest tak dobrze, ale to nie powód, żeby kwestionować wszystko. Właściwie nie tyle podciął skrzydła autorom kina moralnego niepokoju, ale mocno ograniczał ich możliwość ekspresji. W tym kinie znaleźli się głównie zresztą, myślę, autorzy, których Państwo zidentyfikujecie jako tych związanych z zespołem X, stworzonym przez Andrzeja Wajdę
i Bolesława Michałka, ale takie nazwiska jak Agnieszka Holland z aktorami prowincjonalnymi, mówię o wczesnych filmach, jak Antoni Krause z Palcem Bożym, jak Janusz Zaorski z Pokojem z widokiem na morze, jak właśnie Falk ze swoimi filmami Włodzirej, Szansa i później, znacznie później, Bohater Roku, jako replika Włodzireja. To są wszystko przedstawiciele tego nurtu, do których nawet niektórzy, myślę, że tak czyni Tadeusz Lubelski w swojej historii filmu polskiego, zaliczają samego Wajdę, który był patronem młodych, a jednocześnie bardzo wyczulony na to, co jest, czy mogłoby być przedmiotem kontestacji. Te przypadki Józefa M. opisane w indeksie są właśnie obrazem takiej totalnej odmowy od pierwszych idealistycznych zachowań bohatera w marcu 1968 roku, kiedy chodzi o te rugi uniwersyteckie, co wpływa na jego życie i o czym się w tym filmie mówi na przykład mocniej niż w aktorach profesjonalnych, powiedziała to Agnieszka Holland, która kazała zdolnej reżyserce teatralnej pracować w Teatrze Lalek, w domyśle dlatego, że ona straciła możliwości zawodowe właśnie w tamtym czasie. Więc ta sytuacja bohatera, którą Państwo tutaj zobaczycie, razem z jej konsekwencjami, które rzecz charakterystyczna i co podkreślają co bardziej przenikliwi interpretatorzy, analitycy tego kierunku, mówię o kinie moralnego niepokoju, wpływa, jak Państwo zobaczą, nie tylko na jego własne życie, ale na życie osób mu najbliższych i na relacje osobowe po prostu, takie najbardziej prywatne. To jest coś takiego, jak gdyby, nie chcę użyć słowa polityka, ale jak gdyby życie społeczne mocno niszczyło tkankę osobistą, intymną, co może w dzisiejszym szalonej Polsce roku 2011 może się mieści nam niestety w głowie, że coś takiego jest. Natomiast my prawdopodobnie nie czujemy takiego bezpośredniego związku, tego Jungtim, że jeśli się coś złego dzieje w świecie społecznym, to koniecznie wali się nasz osobisty, prywatny świat. Tego chyba nie ma, tak sądzę. Jesteśmy od tej strony bardziej ludźmi, bardziej wolnymi. Tu się pokazuje, Kieski pokazuje pewien determinizm losów bohatera. Polega się na tym, że jak się zrobi pierwszy krok zdecydowany, taki właśnie antysystemowy, to później już nie ma odwrotu i że człowiek wpada w czarną dziurę i nie może się nie tyle wybić, co nie może po prostu zaistnieć i jest spychany na peryferię. I jakaś właśnie cena za to zapłacona. W swoim czasie, przez ten swój czas, to rozumiem rok konkretnie 81, tak, 30 lat temu. W swoim czasie pisałem na łamach kultury recenzję z filmu Kioskiego, tego filmu, który po prostu się pokazał na ekranie, ten, który był uśpiony na półce, po którym sobie wiele wszyscy obiecywali. Zrobię tylko króciutki nawias dla tych, którzy się takimi sprawami interesują. Wprawdzie
krytyk filmowy to jest jakieś bardzo podejrzane zajęcie i nikt w szkole, jak wiadomo, nie mówi, że chce być krytykiem filmowym, strażakiem, policjantem, owszem, ale krytykiem filmowym nikt nie wyraża takiej chęci ani chuci, to Janusz Kijowski był w historii filmu polskiego jedynym, oprócz Wiesława Sanieckiego, krytykiem, który stanął za kamerą jako reżyser. Tak mi się wydaje, że to jedyny przypadek. A jeśli się mylę, jeśli ktoś zna jeszcze jedno takie nazwisko, to proszę mi podrzucić, bo wydaje mi się, że to dosłownie tylko dwa grzyby w barszcz. To ciekawe. Więc pisząc o, zamykam nawias, pisząc wtedy o filmie Kijowskiego, dałem wyraz takiemu niedosytowi, który polega na tym, że czym innym jest kontestacja społeczna, a czym innym jest kontestacja jak gdyby taka z góry dana wszystkiego, co się rusza, kontestacja o takim, nie użyłem tego słowa i teraz też dosyć nieśmiało używam, anarchistycznym rodowodzie. To znaczy, czym innym jest to, że ja angażuję się w jakąś sprawę na całego przeciwko czemuś, a czym innym jest coś takiego, że ja mówię, a ja jestem właśnie taki. Ja, Józef Moneta, to jestem taki. No zobaczcie, no zróbcie mi coś. No wystartujcie. To ja, Józef Moneta. Ja, Józef Moneta, olbrzymie ego, monstrualne ego, chociaż stłumione przez prozę życia, a po drugiej stronie świat. Ten bohater Kijowskiego zupełnie, jak na sytuację, w której się znalazł, zupełnie nieźle, bo mógłby być znacznie gorzej, prosperuje w tej rzeczywistości peryferyjnej. I on raczej, jeśli są na sali poloniści, a nie wątpię, że tacy się tu znajdują, to on raczej jest bliżej tych klimatów, które znamy z tamtych czasów literackich, przede wszystkim z jakieś tam dalekie, ale jednak pokrewieństwo z Trumpem, wyzwolonym Trumpem Edwarda Stachury, z dniem oszusta. Ireneusza Iredyńskiego, jeśli to Państwu nazwisko coś jeszcze mówi, w swoim czasie bardzo popularnego pisarza, którego dzisiaj przypomina w telewizji jego była partnerka życiowa, profesor Jadwiga Staniszkis. I tyle tylko znamy to nazwisko, ale to był bardzo ciekawy pisarz. Wreszcie z takim klimatem filmu wczesnego Skolimowskiego z Olekowerem, rysopisem, z tym, że znacznie bardziej agresywnie to jest postawione u Kijowskiego. Natomiast nie ma jakiejś takiej przekładni na życie społeczne, tak jakbyśmy dzisiaj widzieli film, jak to się mówi, zaangażowany społecznie. Wtedy takim indeks takim filmem był, a dzisiaj ten film robilibyśmy zupełnie inaczej. Co mówię chyba po raz drugi i trzeci, z naciskiem, żeby powiedzieć, że realia tamtej kultury narzucały inny po prostu sposób ekspresji, do którego się trzeba przyzwyczaić. Zwłaszcza jak się pokazuje postaci pozytywne, które przegrywają, bo w filmie, Falka ta postać jest negatywna. Później Kijowski, który słowo później nie wiem, czy zna miejsce w świetle tego, co powiedziałem, ale ten drugi film Kijowskiego, Kung Fu, jest przeniesieniem tej sytuacji w stronę jakiegoś pewnego postulatu działania zbiorowego. To znaczy znowu jest sytuacja wykluczenia społecznego w Kung Fu pokazana. Tylko jest grupa przyjaciół, która stara się temu bohaterowi naszemu pomóc. Sam tytuł Kung Fu, który potocznie odsyła do wschodnich sztuk walki, może mieć
patrz encyklopedyczne znaczenia, znacznie głębsze zakorzenienie może oznaczać, przede wszystkim oznacza pewną cierpliwość, odpowiedzialność w dążeniu do celu, który się tutaj uzyskuje właśnie takimi środkami i może być też przeniesieniem w ogóle na kulturę. Więc tytuł pojawił się nieprzypadkowo i tytuł jest wyrazem może pewnej zmiany postawy Kijowskiego, która by polegała na chęci walki. Na chęci walki po prostu. I ta walka, co jest rzecz ciekawa i nowa, i kto wie, czy kung fu nie zasługuje równie na prezentację, trzeba w dalszym cyklu Akademii się zastanowić nad tym, czy właśnie nie kung fu pokazać naszym widzom. Ta walka rozgrywa się już po prostu w ramach pewnych możliwości technik społecznych, którymi wówczas dysponowano. Więc mamy taki wątek naczelny, jak głównym orędownikiem, głównym obrońcą naszego bohatera w kung fu jest dziennikarz centralnej gazety, który jak anioł zemsty z mieczem wpada na rzeczywistość prowincjonalną z artykułem o pewnym zaszczutym przez miejscową klikę inżynierze i ratuje go z topieli. Formalnie co prawda tylko, bo w małym świecie ten człowiek się nie utrzyma, ale w pierwszym rzucie ratuje go z topieli i pomaga, a drugim wątkiem takim pomocniczym, który jest w gruncie rzeczy bardzo zabawny, to jest to, że drugi z przyjaciół jest wiceprezesem spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie. I ten ma chody. Zna tego i owego. Znając tego i owego, może pomóc jak gdyby zza kadru tym staraniom dziennikarza i tajnymi sposobami, jak to na naszej polskiej wsi bywa, wyjść dopomóc bohaterowi. Ten zamysł kung fu był ta właśnie strona psychologiczno-moralna kung fu, a jesteśmy w obrębie kina moralnego niepokoju, został podchwycony przez komentatorów, którzy zwrócili uwagę właśnie na to, że jeśli chcesz walczyć, to prawdopodobnie musisz walczyć tymi sposobami, których używają twoi antagoniści albo twoi prześladowcy. Uwaga, zresztą w tamtym układzie, o którym mowa, twoi antagoniści zwykle są twoimi prześladowcami. Więc ten taki schematyczny, jak twierdzono, rozdział ról między dobrych a złych, o tyle ma uzasadnienie, że normalny człowiek, kierując się kryteriami zwykłej ludzkiej przyzwoitości, prawie nigdy nie miał szans, gdy wchodził w konflikt z tym, co było, to już nie kultura oficjalna, tylko zasadą oficjalnego życia, które jednak było przeżarte nie tylko utopią, ekonomiczną, myślową utopią, ale i kłamstwem. O kłamstwie bardzo dużo to kino opowiada. Ale dlatego to kung fu wspomaga indeks w jakiś sposób egocentryczny, jakbym powiedział, mimo że dotykający realnych problemów i pokazujący też bardzo ciekawą rzecz, mianowicie tak zwanej rozpływającej się odpowiedzialności. To wielka zasługa Kijowskiego w tym filmie, że coś takiego umiał pokazać, że jak się spotykają za jednym stołem dziekan, który wcale nie w innej sytuacji by nie wyrzucił bohatera z pracy, milicjant, który z całą pewnością nie musiałby go kaperować w
jakim celu, to jest powiedziane w języku znowu ezopowym w filmie, ale to jest właściwie pierwsza scena takiego werbunku w filmie polskim, szarego człowieka przez milicję, czy redaktor gazety, to wszystko jest pokazane, że przy sprzyjających okolicznościach, ale tych okoliczności nie ma, ci ludzie mogli być inni. Nie są, dlatego że są okoliczności marne. Czy to dobrze świadczy o ludziach? Oczywiście nie. Ale pokazuje taką piankowość, taką jakąś amorficzność tego świata od strony moralnej właśnie, co chyba bardziej przemawia nam dzisiaj do wyobraźni, niż na przykład sytuacje wyjściowe z filmu Zanussiego, gdzie czysty bohater, prawie zawsze czysty i myślący bohater, zderza się z wrogim i brutalnym światem. Jeśli żyje w jakiejś troszkę niżej piętra rozmyśleń o absolucie, to właściwie w każdej sytuacji ludzkiej, w każdej sytuacji społecznej, a cóż dopiero w sytuacji perelowskiej, w jaki sposób mam bakterie na łapach, prawda? To nie jest tak, że chodzę cały czas w rękawiczkach, prawda? I cały czas dbam o aseptyczność. Nie, nie. To jest coś innego. Więc to, co Kijowski pokazuje w swoich filmach, ma właśnie ten walor prawdziwości. Z Falkiem, który jest z jednej strony docenionym bardzo twórcą do tej pory, Kijowski praktycznie biorąc, bez względu na to, że się pojawił z nomen omen kameleonem, filmem w roku zrobionym w 2001, to Kijowski właściwie jako realizator zniknął z horyzontu i to dosyć wcześnie jako realizator, jest pedagogiem cenionym, ale nie realizatorem, to Falk, autor. I to Państwo muszą pamiętać i z pewnością będą pamiętać, oglądając Wodzira, Falk jako autor Komornika ciągle działa na podobnych rejestrach niż jak w czasach swojej młodości i ciągle jest zainteresowany tą społeczną jak gdyby stroną istnienia. Mnie się wydaje, że jeśli tak można powiedzieć, interesuje go na pewno problemy z dziedziny psychologii społecznej, jeśli oczywiście to słowo dosyć ambitne miałoby pasować do Ludka Danielaka, bohatera Wodzireja, który bez przerwy się spieszy. Strasznie się spieszy, gubi prawie wszystko po drodze, spóźnia się z koncertu na koncert jako Wodzirej, łydy mu się trzęsą, głos drży, pot zalewa skronie, a jeszcze w głowie, nie w głowince, bo wielce chytra ta głowa, tka się sieć szalonych spisków przeciwko konkurentom, którzy Ludka Danielaka mogliby pozbawić występu prowadzenia wielkiego balu. Człowiek, który chce prowadzić wielki bal, na pewno ma konkurentów, a tych konkurentów trzeba zniszczyć. To jest ludkowe myślenie. Jeśli my nawet mamy takie grzeszne myśli we własnych biografiach, to ani nie mamy tej diabolicznej siły przebicia Ludka Danielaka, ani tak robaczywych myśli w każdym momencie egzystencji, co Falk pokazuje, jak twierdzi, z celowym wyostrzeniem. On uważa, że tylko wyostrzając problem można dotrzeć do prawdy. O szturze, mówię o starym szturze, mówi się, że jakby czytał książkę telefoniczną, to w krótkometrażowym filmie, to też był film nagrodzony pewno na jakichś festiwalach. Aktor obdarzony fenomenalną zupełnie zdolnością, która uwaga, ma w sobie pewien rewers, to znaczy wiskomika sztura jest
bywa złowroga. Wisko Mikasztura bywa złowroga. I to jest widoczne w Wodzireju. W Wodzireju w tym samym momencie śmiejemy się w kółach. Zwłaszcza ktoś z mojego pokolenia, jak spokojnie stoi w kolejce i nagle się zjawia sztur i mówi: państwo do mnie? Teraz chwileczkę, mija nas, a nas jest tam bardzo dużo w tej kolejce, wchodzi do pokoju jako pierwszy interesant oczywiście, a my dopiero po nim w czasie pytamy, a kto to jest, a nikt nie wie, prawda? Albo cudowna scena, to niech państwo zwrócą uwagę, wypijania trunków w ten sposób, żeby później wyrównać stojące obok szklanki, prawda? To są rzeczy czysto komediowe, w których sztur jakby z marszu bryluje. Natomiast sama koncepcja postaci ma w sobie coś, i myślę, że to jest właściwe słowo, coś gogolowskiego, z Gogola coś jest tutaj. To znaczy, że śmiejemy się i w pewnym momencie: Boże, co za potwór. I już chyba to uczucie, że co za potwór, zostaje w nas i nie wracamy do tego, że no potwór, ale sztur. Nie, tego już nie ma. Nie ma tej relacji zwrotnej, że w pewnym momencie uświadamiamy sobie, że jesteśmy w świecie groźnym, złowrogim, że coś takiego, co sztur prezentuje, jest po prostu przerażające, a to, co robi, ja jestem zobowiązany do dyskrecji przed pokazem filmowym i nie mogę cytować tego, co sztur robi, ale to, co robi, niby się człowiekowi mieści w głowie, ale nie w takim natężeniu. Sztur to wszystko uwiarygodnia i Falk z pewnością czyni wiarygodnym to Danielakowe istnienie i to drugie Danielakowe istnienie, które wraca po 10 lat później, w 1987 roku, w filmie Bohater roku, gdzie Danielak już spada z wyżyn swojej maestrii zawodowej, co zawodowego powodzenia. To szczęście się od niego odwraca, ale łapie swoją szansę, wykorzystując temat pozornie, temat społeczny i odgrywając rolę społecznika, tak jak tutaj odgrywa rolę przyjaciela ludzi, którym jako żywo nie jest. W Bohaterze roku odgrywa rolę wielkiego społecznika i to też jest bardzo groźne. A jednocześnie jedno i drugie, i Wodzirej, i Bohater roku jest wpisane w pewną, i o tym powiedzmy w końcu dość wyraźnie, w pewną koncepcję kultury popularnej, która w naszym kraju, w PRL-u miała liczne, a państwu nieznane przejawy, niebywale kiczowate, które zresztą właśnie Falk i sztur z maestrią ogrywają w Wodzireju, a które dzisiaj prowadzą nas prosto do krainy, w której przejawem kultury popularnej są ten program Taniec z Niedźwiedziem, którego wprawdzie jeszcze nie ma, ale który już jutro będzie i który zostanie zastąpiony przez kolejny taniec, imprezę właśnie w takim stylu, przez Wielkiego Brata i przez różne popisy, w których sztur Anno 77 i sztur Anno 87, czyli Danielak, żeby nie krzywdzić znakomitego aktora, znalazł swoje miejsce w na przykład właśnie w tych paradach współczesnych celebrytów, o których się mówi, że są znani z tego, że są znani, prawda? Więc to jest ten świat, który jest światem parcianym, pozornym, pełnym
Brichtru, niesłychanie, jak powiedziałem, zapoconym i pełnym zagadkowych zadań do rozwiązania. Zadań tyleż właśnie zagadkowych, co bardzo banalnych i prozaicznych. I świat, w którym właściwie nie istnieją żadne wartości osobowe, ale to, co mówię, to proszę tego nie rozumieć jako patetyczny głos. Uwaga, my tutaj, prawda, na wyżynach, a tamte Danielakowie gdzieś fruwają, brodzą wśród mentów, wśród trzęsawisk złego świata. Nie, nie o tym mówię. Tylko proszę zwrócić uwagę na charakterystyczną strukturę filmu, gdy chodzi o charakterystykę postaci i relacji międzyludzkich, że bohater filmu, Ludek Danielak, nigdy nie ma pretensji do ciebie i do niego za to, coście mu zrobili, tylko spogląda na was pod kątem tego, co z danej sytuacji można wyciągnąć. Człowiek jest kompletnie wymienny, ci jego partnerzy są kompletnie wymienni. Jedni pomagają, drudzy przeszkadzają. To są po prostu coś takiego, jak gdybym ja się chciał cofnąć za siebie i musiał uważać na baner za mną, a ten baner to żywy człowiek, prawda? Ja tego żywego człowieka nie widzę, ja go traktuję zupełnie przedmiotowo. To uprzedmiotowienie relacji i tylko relacja sprzedać, kupić jest tutaj właściwie sensem całej tej sprawy. Gdy chodzi o Falka, to on w pewnym momencie miał taką tendencję, że może nie tyle do upraszczania, co do wyraźnego, znowu brzydka polszczyzna, pozycjonowania ról społecznych, jak w filmie Szansa, gdzie pewien szlachetny nauczyciel historii walczy z demonicznym WF-iarzem, który organizuje życie miniaturowej społeczności szkolnej w taki sposób, że właściwie niszczy w tej społeczności życie. To jest coś znacznie prostszego niż to, co na przykład Kijowski dostrzegł w Indeksie, w końcowej scenie filmu, której zdradzić nie mogę, a która polega właśnie na tym, że się nagle się tego bohatera ogląda z dystansu. Tutaj tego dystansu trochę brakuje. Natomiast gdy chodzi o samą tą pana Danielakową, że tak powiem, psychę, to ja Państwu chciałbym poddać taki trop, który może się wydać na pewno jest pozafilmowy, a troszkę może dla Państwa zabrzmi abstrakcyjnie, ale dla mnie zupełnie nie, bo ja 3 miesiące temu, jak właśnie myśląc o tym zapoconym, zadyszanym ludku, przeczytałem w gazecie przed 3 miesiącami jakiś 2-szpaltowy artykuł o człowieku, który jest 30-letnim bankowcem. Czy są bankowcy na sali? Chyba nie. Ale w każdym razie nie ma tych bankowców, którzy mają 50 kont otwartych, którzy te wszystkie 50 kont kontrolują codziennie, którzy bronią się przed przewalutowaniem, którzy przebiegają rano, żeby przeliczyć to, co się da przeliczyć i korzystnie przeliczyć, którzy się kontaktują z przyjacielem z Szwajcarii, żeby coś tam, przepraszam, nie wiem, co to znaczy coś tam, ponieważ nigdy nie byłem w tym kręgu działań, ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że tak jak Ludek nie widzi ludzi, tak i ten człowiek z roku 2011, urodzony już po beneficie Wodzireja, nie wie, co to jest na przykład zapach trawy. Nie może tego wiedzieć. Po prostu nie ma czasu. Jego świat jest światem całkowicie rzeczowym, więc przypuszczam, że raczej sugeruję, żeby nie patrzeć
na ten, tego filmu nie oglądać jako obrazu, broń Boże, politycznego i żeby go nie wiązać koniecznie z przyrodą społeczną, tylko raczej z przyrodą gatunkową. No, w naszym zoologu są i wilki, i antylopy, i inne zwierzęta, prawda? Więc to jest zasadnicza prawdopodobnie sprawa, że to jest rzecz może nie tyle osobnicza, ale pewnego typu ludzi, którzy tylko tym się zajmują. A dzisiaj to już szczególnie złowrogie, bo wtedy tu ostatni przypis dotyczący Danielaka, wtedy ten Danielak, co Państwu się wyda niewiarygodne, był jako postać stworzona przez Stura tym popularnym bohaterem. Dlatego, że zrozumiałem, to kombinator dopiero, a to dopiero drań, kanaria, ale dlatego, że czuło się w klimacie życia, w obyczajowości, w tym klimacie, w którym wszyscy byli zanurzeni jak kury ludzie wydziabywali coś tam z ziemi, właśnie jak kury wydziabujące z ziemi, nos przy ziemi, nigdy w górę ten wzrok. Takie wtedy było życie. Dotyczyło to wszystkich, absolutnie wszystkich. W związku z tym ta postać nie wyzwalała oprócz słusznego moralnego oburzenia, które ja tutaj reprodukuję, jak gdyby, to nie wyzwalała takich silnych emocji. To po prostu był bardzo brzydki pan, ale w nas z naszego świata. I na zakończenie, proszę Państwa, jeszcze idzie film Zygadły, zdaje się, za kilka tygodni, prawda? Właśnie tych reprezentacji kina moralnego niepokoju jest niewiele. Ale jest taka zarzutu zbytniego dydaktyzmu, którego chyba Państwo nie, z tych dwóch filmów nie odczytają akurat. Jest jeszcze taki pogląd, którego w swojej dobrej zresztą książce Łodzianka pani Maria Kornatowska daje wyraz, książka Wodzirej Amatorzy, taki charakterystyczny pogląd, że prawdziwym mankamentem tego kina była bezosobowość wypowiedzi. Brakowało w tym wszystkim autentycznej pasji, ekstremalności postaw, subiektywizmu relacji, własnego języka, gwałtowności, nuty buntu, rozpaczy, sarkazmu, autoironii. Ten osobisty, prywatny, podszytą pasją lub gorzką ironią ton cechuje tylko dzieła nieliczne, tak jak na przykład jak Indeks Filowskiego i Odwet Tomasza Zygadły. Nie mnie oceniać, czy tak jest w skali makro, czy nie. Prawdą jest, że publicystyczne ostrze tych filmów było wyraźniejsze od takich czysto artystycznych cieniowań, subtelności, ale na pewno z perspektywy czasu chciałbym Państwa przekonać, że ten jakaś taka subiektywność i nuta buntu, za dużo bym powiedział rozpaczy, ale z pewnością autoironii, która jest w wielu filmach obecna, jednak bywa niedoceniana, że to kino stworzyło pewien zaczyn nowego myślenia o polskiej rzeczywistości przed sierpniem 80 roku. I było ważnym krokiem naprzód w stronę zrozumienia rzeczywistości otaczającej, krokiem niełatwym, dlatego że nie tylko bohater Indeksu i autor Indeksu płaci cenę, liczne pułkowniki przecież są w tym pokoleniu, o którym mówię, ale to wszystko wiązało się właśnie z pewnym ryzykiem opłacalnym z perspektywy czasu, co mówię tym śmielej, że bardzo jestem osobiście ujęty
wcale nie jest koniecznie społecznym i publicystycznym tonem takich filmów naszych nowych, jak Jakimowskiego, Rosy czy Lechkiego, którego afisz Erratum można zobaczyć na dole, a film też niedługo. Dziękuję Państwu.